Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tramadol i Hydroxor się kłania. To jest moja 60 po miesiącu czasu niedotykania. Tak, dolałem tutaj tylko wodę. Woda mniej więcej potąd sięgała, czyli tyle wody uzupełniłem. Jeszcze muszę troszkę dolać, ale zaraz się zabieram, zrobię lekką przycinkę i i podmianę wody. Ale ogólnie rzecz biorąc wygląda to całkiem fajnie. Jak wiecie, przez miesiąc czasu były tutaj podawane tylko i wyłącznie nawozy długo działające firmy Drag. I to były bodajże te Fair Dragon, z tego co pamiętam, te bez fosforu i azotu. Jak wyglądają rośliny? Ano tak. Całkiem. Jedną z rzeczy, która tutaj się wydarzyła pod moją nieobecność, a którą dzisiaj zauważyłem, to to, że szlak trafił grzałkę. I dlatego umieściłem tutaj od razu dzisiaj grzałeczkę. Temperatura wynosiła 16 stopni, kiedy przyszedłem. A jak to wyglądało przy mrozach? Nie wiem, pewnie jeszcze z 1-2 stopnie było mniej. Co zrobiłem jeszcze? Podłączyłem CO2 dzisiaj. Od dzisiaj leci CO2. Ponieważ tutaj troszeczkę krasnali zauważyłem. Tak, to są te budzki od Dziegana i Big Fisha. Ale rośliny wyglądają całkiem. Patrzcie, Sagitarię sadziłem w doniczkach, w doniczce, żeby się nie rozrosła gdzieś tam po akwarium, a i tak ma to głęboko w poważaniu i po prostu wyrasta już gdzieś tutaj na przednim planie. Rotalla rotundifolia, no wygląda, no bidula, tutaj prawie w ogóle światła nie ma, więc wygląda jak wygląda. Za to mchy, których tutaj w ogóle niby nie było. Mchów jest sporo. Dobra. Zobaczymy teraz 200. Przed 200 pokazuję wam tylko jeszcze moje bagienko, które sobie tutaj tak rośnie. W tym baniaku nie grzebałem chyba od... A nawet nie pamiętam, kiedy tutaj zaglądałem. 2 miesiące to jest, myślę, minimum, kiedy w ogóle cokolwiek robiłem przy tym baniaku. Więc to sobie stoi i samo żyje. I nic tutaj nie robię, nic nie grzebię i zostawię to na jeszcze z rok czasu. Niech się stoi po prostu. Tak wygląda 200. No z daleka niby wszystko fajnie, nie? Wszystko w porządku. Gorzej już z bliska. Za chwilę zobaczycie, jak to wygląda. Akwaponika, przepraszam, bo to jest akwaponika. Akwaponika sprawuje się jak najbardziej ok i jestem z niej zadowolony. Rośliny coraz bardziej rosną. Jak widzicie, zielsko się rozrasta, zwłaszcza w górę. Ten chrysalis jest olbrzymi, bo sięga tam już ponad rury, zawija się i wraca z powrotem do światła. Jeden ze skrzydł kwiatów również się rozrósł. Ten przez kawał czasu dużo mniej światła dostawał, przez jakieś 2-3 miesiące, więc jest dużo mniejszy. Tam z tyłu palma i tutaj i bluszcz również mało miały światła, dlatego tak to wygląda. Nie wiem, czy tylko dlaczego ta orchidea tak dziwnie się zwinęła liście, więc myślę, że chyba będę musiał ją stamtąd eksmitować i może jakąś inną roślinę tam posadzić. Jak już mówiłem, przy tym baniaku nic nie robiłem, nawet nie czyściłem szyb, kompletnie nie było, 200 nie była dotykana. Nie, no przepraszam, dolałem wody. No i co? I widać z bliska, jak to wygląda. Tak, wiem, że niby nie powinno się nagrywać filmów, jak się nie wytrze szyby i tak dalej. Ale chciałem wam pokazać, że no nie wygląda aż to tak strasznie, no nie, no wygląda kiepsko, ale mogło być zdecydowanie gorzej. Ten
ten nalot na szybach nieraz po tygodniu tworzy się bardzo duży, a tutaj, tutaj są tylko jakieś kropeczki. No i przede wszystkim ten, te cholerne krasnorosty, z którym po prostu już nie wiem co zrobić, pojawiły się i no teraz przez miesiąc czasu brak podmian wody również zrobił swoje. Światła tutaj było 54 W albo 45, już dokładnie nie pamiętam. W każdym razie bardzo, bardzo mało. A nawozy były właśnie te draka długo nawożące. Kondycja ryb jest bardzo dobra, nic nie padło z tego co widzę. Wszystkie rybole mają się dobrze, raczek również chodzi. Działał tutaj karmnik automatyczny, jak, tak samo jak w 60-tce. No tylko woda nie była podmieniana, no to jest jeden największy ból chyba tego wszystkiego. Chociaż myślę, że jakbym nie doprowadził do wysypu, pojawienia się tych krasnorostów, to myślę, że dalej ten zbiornik czy jakby sobie funkcjonował podobnie jak 60, czyli po prostu bardzo dobrze. A na koniec tak tego filmiku chciałem Wam pokazać jedną z roślin, która najbardziej mnie denerwuje. To jest mech. Mech, którego tutaj było troszkę i na początku bardzo ładnie wyglądał, ale przy przycinkach wiadomo jak to jest. Gdzieś tam jakieś jedno, pojedyncze dwa źdźbła polecą na bok. No i tak to z czasem wygląda. To coś, co było kiedyś w trawnikiem, a ci, którzy pamiętają mój kanał, zapewne pamiętają jak mój trawniczek wyglądał i był całkiem miły i sympatyczny. Tak wygląda to dziadostwo. Fakt, że przez miesiąc czasu tutaj nic nie robiłem z tym trawnikiem, z tym czymś, co widzicie przed sobą, doprowadził do tego, że mech po prostu robi swoje. No, ja tu przy podmianach staram się go wyciągać, pensetą robię z nim porządek w miarę, ale gdzieś tam zawsze coś z tego mchu zostaje. No i wygląda to w tej chwili tak. Drugą rośliną, która mnie denerwuje najbardziej, jest właśnie rzęsa wodna, którą widzicie. Też się tego dziadostwa ciężko pozbyć. Wystarczy mieć jeden mały listek i później po prostu jest tego dziadostwa wszędzie. Popatrzcie, tutaj widać Echinodorusa, którego posadziłem w tym podłożu aktywnym firmy Aquanova. No i wygląda jak wygląda. Ciekaw jestem po prostu bardzo tego podłoża nowego. On nie był w jakimś tam super stanie, ten Echinodorus, jak go sadziłem, ale teraz również nie wygląda rewelacyjnie, więc ciekaw jestem, jak to podłoże w nowym akwarium się będzie sprawiało, ponieważ właśnie na jego bazie chcę postawić tą 60-tkę nową. Dobra, ostatni rzut oka na hydroponikę, akwaponikę, Boże, nie wiem czemu zawsze mi się to myli, niby podobne, a jest jednak spora różnica pomiędzy akwaponiką a hydroponiką. Hydroponiczna uprawa roślin. Jest to uprawa w wodzie, akwaponika, no, jest podobna, tylko że do akwaponiki właśnie stosuje się nawóz rybi, czyli po prostu odchodami rybnymi się nawozi. Tak to wygląda, to dzisiaj też muszę z tym zrobić porządek. Tu jest węgiel aktywny, włóknina filtracyjna i gąbka i to dzisiaj idzie do czyszczenia. Tak sobie tutaj roślinki rosną. No ta orchidea, nie mam pojęcia dlaczego tak wygląda jak wygląda. Dobra, tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, cześć. Jak zwykle czekam na Wasze opinie, komentarze i wszystkiego dobrego w nowym roku. Cześć.